Sami mamy 7 odpowiedzi i zajmujemy się zupełnie czym innym. Czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to... Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Lama. No nie, no to teraz Darek, więcej niż jedno zwierzę to... No to może Monika. Więcej niż jedno zwierzę to... Stado? To stado. Tak, to stado. Mamy inny temat. Daj przykład owada w paski. Zenon. Biedronka. Biedroneczki są w kropeczku. Uwaga, powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Jacek. Kanapka. Pytanie brzmi, wymień drapieżną rybę z naszych rzek. Szczupak. Trafiło dobrze. Szczupak. Bo trafiło na wędkarza. Trafiło na wędkarza. Dwie odpowiedzi. Finał. Dla was. Wymieniamy drapieżne ryby. Ferdynand nic nie podpowiada, bo on na pewno będzie wiedział. Drapieżna ryba. Węgorz. Węgorz. Pierwsza utrata. Rekin. O! Z naszych rzek. Obciąganie. Wymaga krzywdy. Niewątpliwie, ale to nie mów tego, tylko powiedz, o czym teraz myślisz. Nie! Mężczyźni lubią, ale u kobiety nie lubią tam włosów, czy u siebie? Ale możesz to nazwać delikatnie. No przecież są takie nazwy, takie miłe. Są, no. Możesz milutko powiedzieć, no na przykład część jak. Część ciała, tak? No właśnie, o to chodzi. Patrz, najwyżej punktowane odpowiedzi wolne, jest szansa na dużą kasę. No to skoro już wiemy wszystko, o co chodzi, no to odbyt, tak? Pomyśl. Naszą rundę ostatnią w paru miejscach wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt? Madryt? Tak. Takie miasto, Madryt. W jakim kraju jest? No, wydawało mi się, że we Włoszech. Madryt we Włoszech? Już w tej chwili nie wiem. No nigdy tego nie wiedziałaś. Nie, pewnie kiedyś wiedziałam. No to muszę cię wprost zapytać, jaka jest stolica Hiszpanii? Madryt. Dobrze. A czy Madryt jest miastem, które leży we Włoszech? Nie może być. Stolica Hiszpanii nie leży we Włoszech. No nie. Będę musiała z tym żyć do końca życia. My też musimy z tym żyć, to jest potworne. No, współczuję. Komiksy. Jakie zwierzę widnieje na kostiumie Batmana? Jamnik. Na biologia czy seradela? To roślina czy ryba? Tak. Roślina. Niestety odpowiedzi tak nie możemy uznać, chociaż padła po słowie roślina, ale postawiliśmy pani... The third grade world geography question is... Budapest. Is the capital of what European country? Budapest is the capital of what European country Nathan has already locked in. This might be a stupid question. I'm guessing it's probably okay. Going to be. Like, I thought Europe was a country. Let's see. Budapest? I never even heard of that. All right, here's your options. I mean, you could drop out with $10,000. Like, I know they speak French there, don't they? Like, I want to say, is France a country? I don't know what I'm doing. You know what? Let's talk about your options. Okay. Kel. Yes. Focus. I am. Like, I'm listening to what you're saying, but I only hear what I want to. That's just called being a woman.
Let's talk about this. I really want you to get to 25,000 because no matter what happens after that, you're walking out of here with 25,000. All about the charity, so it is. I gotta think what's best for them. Let's see. I am just going to copy. Come on, Nathan. If you had had to guess, do you have a guess? I don't think France is a country, but I would have said that. I don't know. I'm just going to say France. I don't know. Okay. France is a country. I will tell you that. If you had said France, you would have gone home with nothing. That is not the right answer. The right answer is Hungary. Is what? Hungary. Hungary? Like I'm hungry. That's a country? I've heard of Turkey, but Hungary never.